Witam serdecznie, drodzy widzowie, z MMA Piwnicy. Kolejny skype'owy wywiad. Marcin Held, moim rozmówcą. Cześć, Marcin. Cześć, witam wszystkich. No i co, Marcin, kurczę, wywołany zostałeś przez moich widzów, żeby z tobą nagrać, żeby się dowiedzieć, co u ciebie słychać, jakie masz sportowe plany. Nie było nigdzie, co? Dawno cię nie było, nigdzie widzieliśmy się na KSW i też pamiętam, że zagadałem do ciebie, żebyśmy nagrali wywiad i patrzyliśmy na jakąś walkę i w końcu, kurde, uciekłem. Gdzieś to się... No, nie wiem, czy nawet uciekłeś, czy po prostu gdzieś to się rozmyło, jak to bywa na galach, ale właśnie już wtedy cię chciałem troszeczkę przypytać na ten temat, więc żeby zbytnio nie przedłużać, kiedy, Marcin? No ja myślę, że dopiero jakoś w drugiej połowie roku. Pod koniec roku pewnie dopiero zawalczę. Jestem teraz pod kontuzji kolana. Już trenuję, ale nie chcę się śpieszyć. Tak naprawdę chcę wrócić do takich normalnych treningów. Chcę sobie po parę ładnych miesięcy potrenować tak luźno, z czystą głową dla przyjemności i później ewentualnie zacząć jakiś okres przygotowawczy do walki. Więc no jeszcze trochę to potrwa. No to nie jest dobra. Wiem, jakie będzie pytanie kolejne. No to dawaj. Jakie? Gdzie pewnie, tak? No tak. No bo słuchaj, bo masz ciekawą sytuację. Kurczę, no przerobiłeś już tych federacji dużych, światowych mnóstwo. UFC, PFL ostatnio, ACA wcześniej. Kurde, no właśnie. Gdzie ci się najbardziej podobało? Gdzie mi się najbardziej podobało? Kurczę, ciężko powiedzieć. No, najdłużej byłem w Bellatorze na pewno i tam tak takie najlepsze momenty miałem, więc no, można powiedzieć, że tam. No chociaż no wiadomo, że no, jakbym teraz miał wybierać, gdzie bym chciał wrócić, no to by było na pewno UFC. Więc to jest jakby no, jednoznaczne. No a gdzie teraz będę walczył, to jeszcze tego też nie wiem. No zobaczymy. Wiem, że żeby wrócić do UFC, no to muszę jeszcze parę walk na pewno stoczyć, trochę się odbić i wtedy gdzieś tam może starać się o to, walczyć o to. Będę próbował, ale no, w najbliższym czasie na pewno nie, raczej nie. No chyba, że coś by się dziwnego stało i bym się zaskoczył miło. No a tak to jeszcze nie wiem, tak jak mówię, na razie chcę wrócić do treningów, później pomyślę, jak już będę w formie, zacznę się gdzieś dobijać, żeby ktoś mnie przygarnął. Marcin, to jest taki twój cel i ambicja sportowa na ten moment, żeby wrócić do tego UFC? Może nie za wszelką cenę, ale wiadomo, no, wydaje mi się, że to jest taki cichy cel każdego zawodnika. No i na razie chciałbym stoczyć, no, zakorzenić się gdzie indziej, może zdobyć pas jakiejś innej organizacji. Już nie mówię, że na jakieś tam 2-3 walki, może na trochę dłużej, ale docelowo chciałbym jeszcze w swojej karierze jeszcze raz spróbować w tym UFC. No, mam teraz 31 lat, są zawodnicy w UFC, którzy mają 36, nawet po 40, więc jeszcze tego czasu trochę mam, więc nie szukam, tak jak mówię, nie szukam raczej takich no, jednej, dwóch walki, jakiejś organizacji, gdzie stoczę jedną, dwie walki. Może ciut dłużej, może właśnie jakaś walka o pas, oczywiście w jakiejś tam późniejszej perspektywie, osiąść gdzieś na chwilę, żeby później ruszyć dalej. No to może tak chwilę porozmawiajmy o tych federacjach, w których byłeś. ACA mnie bardzo interesuje, bo tam, z tego co pamiętam, jeszcze była ACB, jak walczyłeś. Tak. I wygrałeś 3 walki, nie przegrałeś żadnej. Ostatnio wygrałeś chyba z Diego Brandao i to tak. Było chyba na warszawskim Torwarze, nie? Tak. Czemu zakończyłeś przygodę na tamten moment z tą organizacją? Bo to jeszcze nie było wojny, nie było, wiesz, tego, tak. Tych realiów, które są teraz. No bo poszedłem do PFL-a, poszedłem do według mnie lepszej organizacji. Miałem taką możliwość, zaproponowali mi dobre pieniądze. Akurat właśnie to, co mi ACA było w stanie zaoferować na przedłużenie kontraktu było no nie tak zadowalające jak to, co mi zaoferowało PFL, więc poszedłem do PFL-a. No, z perspektywy czasu nie wiem, czy to była dobra decyzja, no ale chciałem zaryzykować, chciałem spróbować swoich sił w PFL-u i dlatego tam poszedłem. A czego uważasz, że to nie była najlepsza decyzja? No bo w PFL-u też nie poszło tak, jak powinno być.
Więc nie wiadomo, może jakbym został w ACA, może teraz byłbym mistrzem ACA i miałbym szansę dostać się zaraz do UFC. No chociaż teraz przez wojnę, którą Rosja wywołała, no pewnie to by się troszkę też pokomplikowało. Ale no nie wiadomo, jak to by wyglądało. Ale nie ma co właśnie gdybać. No, tak zrobiłem. Jestem zadowolony, że byłem w PFL-u, że spróbowałem swoich sił. Trochę żałuję, że tak to się potoczyło, ale będzie lepiej. Sama w ogóle twoja przygoda z UFC też była bardzo pechowa, nie? Tak, to UFC to taka najbardziej pechowa kariera tam w tym UFC, bo to w PFL-u no to faktycznie miałem mocnych przeciwników, no to po prostu no nie poszło, ale UFC no to faktycznie to było tak, no dużo pecha, dużo pecha. No, bardzo dużo pecha bym nawet powiedział i troszeczkę jakichś dziwnych niejasności też w przynajmniej jednej walce. No tam nawet ta pierwsza walka z Diego Sanchezem, no tam niektórzy mówią, że też powinienem wygrać coś. Ja uważam, że generalnie no, słusznie przegrałem tą walkę, ale to też była walka w Mexico City, czyli na wysokości niecałe 2,5 tysiąca nad poziomem morza. No i też no, dużo zawodników traciło przez tą wysokość kondycję. Ja myślałem, że jakoś dam radę. Poleciałem tam troszeczkę szybciej, ale okazało się, że nie było to wystarczająco szybko. No i też wysiadłem w tej walce. No, tak naprawdę każdy, kto oglądał tą walkę, to widział, że w pierwszej rundzie generalnie wygrywałem, prowadziłem i wyglądało to super, ale w drugiej rundzie odcięło mi prąd i tak naprawdę no dochodziłem, szedłem po sprowadzenie, ale już nie miałem siły, żeby to wykończyć, wciągałem do gardy i leżałem na dole, a Diego Sanchez mnie obijał z góry i to nie jak nawet jakoś mocno. Ja tak naprawdę, jak ktoś mnie pytał o tą walkę, to ja nawet mówię, że to nie Diego Sanchez wygrał tą walkę, tylko ja ją przegrałem, bo tak naprawdę Sanchez tam nie zrobił praktycznie nic takiego, żeby wygrać. On ani mnie nie sprowadził. To jest to, że ja byłem na dole, no bo ja szedłem po sprowadzenie i nie miałem siły wykończyć i wciągałem do gardy. To była moja głupota. No ze zmęczenia po prostu tak robiłem. Ani w stójce mnie nie trafił, ja miałem przewagę w tej stójce. No on tam gdzieś tam był z góry, przeleżał na mnie, uderzał jakimiś tam łokciami w brzuch, trochę w głowę. Nie były to groźne uderzenia, no ale wystarczyły, żeby tę drugą i trzecią rundę zapunktować i wygrał tą walkę. No ale później był John Luzon chyba też, co nie? Tak, później był John Luzon, druga walka. To już powinieneś wygrać, nawet czyli, sam Joe powiedział, teoretycznie, że teoretycznie na tamten moment lepszy przeciwnik, no bo on był tak uważany właśnie za mocniejszego przeciwnika od Sancheza, no i tam już, to już było na normalnej wysokości, tam już kondycja wyglądała dobrze, chociaż to nie był jakiś tam długi okres czasu, więc to też nie jest tak, jak ktoś by mógł powiedzieć, że do tamtej się przygotowałem, a do walki z Luzonem się dobrze przygotowałem. Przygotowania generalnie były takie same, to tylko po prostu wysokość inna i no, inne miejsce. To naprawdę robiło dużą różnicę. No i tą walkę, no tak jak mówisz, no, powinienem wygrać. Ja byłem przekonany, że tą walkę wygrywam. Miałem jeszcze na tyle zapas paliwa, że jeszcze jakbym podejrzewał, że tą walkę przegrywam, to jeszcze mógłbym docisnąć. No ale tutaj no, to sędziowie niestety powiedzieli, że tą walkę przegrałem, z czym nawet John Luzon się nie zgodził. On też powiedział, że tą walkę powinienem wygrać. No nawet tam było opublikowane takie zestawienie wszystkich sędziów, czy wszystkich, no dużej ilości sędziów z całego świata, którzy sędziowali tą walkę i wszyscy tak naprawdę powiedzieli, że tą walkę wygrałem. Nie było ani jednego sędziego, ani dziennikarza, który powiedział, że tą walkę przegrałem. Myślisz, że to był taki zwrotny punkt tej twojej kariery w UFC, że gdyby ten werdykt poszedł prawidłowo, to wszystko potoczyłoby się inaczej? No można tak powiedzieć, bo tam trzecią walkę przegrałem, już nie wiem, czy pamiętasz, nokautem. Pamiętam i to był głupi nokaut. W sensie. Ale to ja jeszcze, no to ja już nie wiem, już pewnie się tym tłumaczyłem, już pewnie mówiłem, no ale powiem jeszcze raz, że to był ten nokaut, dlatego że znowu dwie rundy wygrywałem. W stójce wygrywałem, generalnie prowadziłem dwie rundy. No i została trzecia runda, którą też tam no, czułem się dobrze, kondycyjnie, wszystko fajnie. No ale przez to właśnie, że ta pierwsza walka poszła w plecy, druga z tym Luzonem, byłem oszukany, ten. Więc ja sobie tak sam sobie wmawiałem, że ja nie mogę wygrać tylko tej walki decyzją, ja nie mogę jej po prostu wygrać, ja muszę wygrać w jakiś efektowny, fajny sposób. No to w tej trzeciej rundzie mówię, dobra, wygrywam dwie rundy, co teraz się może złego stać, to wkręcam się, zrobię taką wkrętkę po nogę, którą wcześniej już robiłem, gdzieś tam no, raz nawet wygrałem przez tą walkę. Jeśli by to wyszło, no była super fajna, efektowna technika, dostałbym bonus za podanie wieczoru. No i w tej trzeciej rundzie wkręciłem się do tej nogi,
a przeciwnik akurat w tym samym momencie chciałby prowadzić kopnięcie i nadziałem się prosto na jego piszczel, no i knockout. Więc no, tak jak mówisz, no, może gdyby ta walka z Luzonem była posędziowana inaczej, to wtedy w tej trzeciej walce, w tym UFC, nie chciałbym tak bardzo skończyć tej walki przed czasem, tylko walczyłbym generalnie no, o zwycięstwo tylko i ta walka wyglądałaby inaczej, więc to masz rację, mógł być taki punkt zwrotny. No ale powiedzmy też o tej czwartej walce, którą... No właśnie, bo mało zawodników żegna się z UFC po wygranej walce jednak. Tak, no bo później jeszcze dostałem możliwość na zawalczenie w Polsce. No i tam już wygrałem, pomimo tego, że miałem bardzo mocnego przeciwnika. Ja nawet nie wiem, czy to nie był najmocniejszy przeciwnik z tych wszystkich, z którymi walczyłem. Ten Nasrat Haqparast. Nie wiem, jak mu teraz idzie, ale po mnie, po tej walce ze mną, którą przegrał, wygrał parę ładnych walk. No i faktycznie, no, on był mocnym zawodnikiem, no tą walkę wygrałem, no ale tam już podchodziłem bardziej tak z czystą głową. No to już nie była moja pierwsza walka w UFC. Raczej wiedziałem, że to już będzie moja ostatnia walka, więc raczej nie miałem na sobie jakiejś zbyt dużej presji, już wtedy nie chciałem nikomu nic udowodnić, już nie chciałem robić jakichś tam szalonych rzeczy, po prostu walczyłem po to, żeby wygrać, no i tą walkę wygrałem. Rozstanie z PFL to spowodowane było kontuzją, skończył się kontrakt, jak to wyglądało? Skończył się kontrakt, no i okazało się, że oni mają inne plany, no nie pasowałem im tam do tej układanki. Oni ewidentnie bardzo mocno w tego Pettisa tam inwestują i chcieli go tak mocno promować. Tych zawodników sprowadzali takich, żeby Pettis miał tam jak najbardziej z górki. To po prostu byś mu nie leżał swoim stylem, za mocny parter, nie? Znaczy, generalnie ja nie uważam, że on teraz jest mocnym zawodnikiem, więc wydaje mi się, że nie tylko ja, tylko no dużo zawodników, po prostu tych takich mocniejszych mu tam nie leżało, no oni raczej tak starali się właśnie dobierać takich zawodników, no trochę słabszych pod niego. Śledzisz poczynania dwóch Mateuszów w UFC, wadze lekkiej, Gamrota i Rembeckiego? Tak, śledzę poczynania. No, Mateusz Gamrot, no, super, fajnie, że wygrał tą ostatnią walkę, no, życzę mu jak najlepiej. No to jest to, co mówiłem już w sumie od dawna i zawsze to mówiłem, że Mateusz i generalnie dużo właśnie tych zawodników z Polski jest na takim bardzo wysokim poziomie, że tak naprawdę ta pierwsza dziesiątka, no to tam jest, ten poziom jest bardzo wyrównany. Ja tutaj wiem, że nawet Mateusz jak będzie miał trochę szczęścia, bo tutaj to szczęście, tak jak mi to szczęście nie dopisało, mam nadzieję, że jemu to szczęście dopisze i jak tylko będzie miał trochę tego szczęścia, to on nawet może po pas tam sięgnąć i może ten pas zdobyć. Bo no to nie jest tak, że jak niektórym się wydaje właśnie, że ci zawodnicy z UFC, no to jest jakiś tam no nie wiadomo jaki poziom, tylko faktycznie są to zwykli zawodnicy, z którymi ja i Mateusz i inni zawodnicy spotykaliśmy się wcześniej na matach w klubie, trenowaliśmy. No i to są zawodnicy, w których w jednych płaszczach oni są lepsi, w innych płaszczach my jesteśmy lepsi, ale to wszyscy są do pokonania. Może jedynie może Kabie był takim zawodnikiem, nie miałem nigdy okazji z nim trenować, no ale po tym, co było widać na walkach, no to on jedynie był takim zawodnikiem, który może był jakby ponad to, więc tutaj jakby był jeszcze Kabie, no to raczej bym powiedział, że no, Gamer ma szansę pokonać wszystkich, każdego oprócz Kabiba. No ale teraz ten poziom się tam wyrównał. Mateusz Rembecki, śledzisz naszego poczynania? Tak, widziałem jego ostatnią walkę. No też dobrze, że wygrał. No, mam nadzieję, że teraz walki na walkę też mu pójdzie coraz lepiej, już pójdzie z górki. Wiadomo, że pierwsza walka no to też jest duży stres, duża presja. Więc no, na pewno nie była to idealna walka, pewnie taka, jaką sobie wymarzył, ale tak jak się mówi, no pierwsze koty za płoty i tak jak mówię, mam nadzieję, że teraz pójdzie z górki. Śledzisz w ogóle tam te rozgrywki w UFC o pas wagi lekkiej? Coś tam śledzę, ale nie jestem takim zagorzałym fanem, który tam ogląda wszystkie walki i śledzi wszystko. To raczej nie. Tych treningów jest tyle, że po treningach to człowiek chce się od tego odciąć i zająć się czymś innym. Ja generalnie no
No, nie wiem, jakby ciebie zapytał, czy ty tak, no ty śledzisz, bo musisz, ale jakbyś nie musiał, to śledził, byś tak wszystko oglądał te walki? Ja nawet wszystkiego, mimo że muszę, to nie śledzę, Marcin, to jest raz, a dwa, internauci mnie często pytają, dlaczego ja nie oglądam żadnych innych programów MMA czy wywiadów, no bo nagrywam swoje i nie mam czasu oglądać innych tak naprawdę, więc wiem, o co ci chodzi, jak całkowicie. Trzeba się odciąć od tego, trzeba zrobić coś nowego, no. Ja teraz właśnie przez to, że miałem tą kontuzję, to miałem dużo czasu właśnie, żeby spędzić czas z dziećmi, żeby no, zająć się takim normalnym życiem rodzinnym. Otworzyłem restaurację. Jakąś hinduską restaurację. Indyjską restaurację otworzyłem, która... Indyjska to samo. Tak. Póki co idzie bardzo dobrze prosperuje. Wydaje mi się, że taki biznesowy był to bardzo fajny pomysł, no i mam nadzieję, że tak dalej będzie. I to jest coś właśnie coś takiego, co pomaga, no tak jakby sprawia, że to życie jest też ciekawsze, no nie można się zamknąć tylko na jeden temat i cały czas tylko oglądać walki. Zgadzam się i robię podobnie, natomiast co ty wiesz o gotowaniu, Marcin? O gotowaniu niewiele, ale o jakimś tam prowadzeniu biznesu wydaje mi się, że coś tam wiem, że całkiem sporo oglądam, dużo jakichś takich filmików, dużo czytam książek, gdzieś tam edukuję się, żeby po zakończeniu kariery w MMA coś tam jeszcze w życiu robić jakiego ciekawego. No i jestem też taką osobą właśnie, że jak coś, czym się zainteresuję, no to gdzieś tam dobrze zbadam rynek, prześledzę temat, no i tak gdzieś tu z kolegą wpadliśmy na pomysł, że Tychy to jest właśnie takie dobre miejsce, gdzie ta restauracja indyjska by się przyjęła i dobrze by się to sprzedawało. No i oczywiście, wiesz, ja nie wiem nic o gotowaniu, no ale ja tam nie gotuję. No, sprowadziliśmy Hindusów z Indii, no sprowadziliśmy ich tutaj do naszej restauracji, oni gotują świetnie, jedzenie jest bardzo dobre. No i pomimo tego, że na gotowaniu się nie znam, no to lubię to jedzenie. Jeździłem po całej Polsce, próbowałem w różnych miejscach, gdzie jechałem tylko na jakąś walkę, na jakieś zawody, czy coś, gdzie próbowałem tak tego jedzenia indyjskiego i faktycznie z czystym sercem mogę powiedzieć, że nasze jedzenie jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ale skąd w ogóle pomysł na indyjską kuchnię? Wiesz co, no skąd pomysł? No raczej takie zastanowienie się, co by się mogło co by mogło się sprzedać i czego brakuje. To nie był taki, wiesz, niektórzy... Nie jesteś fanatykiem kuchni, tak, indyjskiej. I po prostu chciałeś mieć zawsze taką knajpę i nie, to było twoje marzenie nie, i spełniłeś. Ale to jest właśnie takie myślenie bardzo nieprofesjonalne. Generalnie nie powinno się robić, znaczy powinno się robić faktycznie jakiś biznes, na którym się zna, to tak, to racja, ale nie powinno się jakby prowadzić biznesu pod tym, że na przykład lubię kuchnię indyjską, lubię pizzę, to otworzę pizzerię. No bo jeśli w mieście jest pełno pizzerii, no to bez sensu jest otwierać kolejną pizzerię, no chyba, że zrobić w ogóle coś innego, ale zawsze będziesz miał dużą konkurencję i zawsze dużą trudność się przebicia. Więc dużo łatwiej jest jakby zbadać rynek, zobaczyć, czego brakuje i starać się strzelić właśnie taką niszę. No i tutaj jakby zauważyłem taką niszę, którą jakby staraliśmy się wypełnić i gdzieś, ale to nie mówię to, że też nie lubię kuchni indyjskiej, bardzo lubię kuchnię indyjską, ale generalnie, no tak jakby jeszcze może bardziej polubiłem przez to, jak się tym zająłem, zacząłem jeździć, zacząłem tam kosztować tego, to jeszcze bardziej jakby to polubiłem, ale taki czysto pomysł na to był taki no, czysto biznesowy, czysto taka chłodna kalkulacja i no i tak jak mówię, no mam nadzieję, że to przyniesie efekt. No to gdybyś miał tak naszym widzom polecić jedno danie w tej restauracji, od razu możesz podać też adres, to niech wpadają, próbują i oceniają później w komentarzach, czy rzeczywiście dobre, czy jednak, że nie. Typów na ulicę Starokościelną, restauracja nazywa się Szafirowy Słoń, a moje ulubione danie no to jest butter chicken. No, więc zapraszam, wpadajcie, kosztujcie, no jest dużo różnych rzeczy. No ja mam generalnie to, że ja już mam jedno swoje danie i często nawet mam taki problem, że przychodzę, mówię, kurde, zjadłem sobie coś innego, zjadłem to, no ale kurde, jednak wezmę ten butter chicken, no. To jest, wiesz, no, pewnie parę osób tak ma gdzieś tam jakimiś pizzami czy coś, każdy by chciał spróbować inną, ale jak jest ta ulubiona, to jednak zawsze się sięga po tą swoją ulubioną. No, także drodzy widzowie, wpadnijcie do Marcina do restauracji, sprawdźcie, czy to, co tutaj mówi, rzeczywiście pokrywa się z rzeczywistością i to tak dobrze smakuje, a my chwilę, Marcin, Możesz zrobić jakieś hasło nawet, na które tam będzie jakieś no, 10% zniżki dla słuchaczy. No, no to zrób to na hasło, ma 10% zniżki i będzie gites. Może być. Dobra, klepnięte, tak? Klepnięte.
Wracając do MMA, Marcin, były jakieś rozmowy z KSW, bo no, nie oszukujmy się, KSW po podpisaniu kontraktu z Viaplay i organizowaniu 12 gal rocznie, no, potrzebuje solidnych, dobrych zawodników, jest w stanie dać te 3, nawet 4 walki rocznie. Czy w ogóle myślałeś nad tym, żeby spróbować powalczyć w Polsce, czy jednak bardziej fiksujesz się na te zagraniczne federacje? Nie no, były rozmowy z KSW i tak jak mówiłem, no ja nie chcę, no nie szukam takiej organizacji właśnie, gdzie stoczę tam jedną, dwie walki i ucieknę, tylko no nawet byłbym otwarty na to, żeby gdzieś tam dłuższy czas spędzić w tym KSW, może właśnie zawalczyć o ten pas, spróbować zdobyć pas KSW, to też by było fajne, ciekawe. I były rozmowy, dostałem jakąś ofertę z KSW, no ale ta oferta była tak naprawdę no tak słaba, że można powiedzieć, że ją zostawiłem i leży sobie, bo tak no, poczułem się taki trochę niedoceniony i stwierdziłem, że kurczę, no tak naprawdę tyle lat gdzieś tam człowiek walczy, tyle lat gdzieś tam się stara, a tutaj no dostaje takie, można powiedzieć, w policzek, że z taką ofertą, więc tak no, troszeczkę się źle poczułem. Też no jak rozmawiałem tam z Wojkiem Rysiewskim, czyli z matchmakerem, no nawet w ogóle no, nie było rozmów z jakimś, z Martinem Lewandowskim albo z Maciejem Kawulskim, tylko rozmawiałem z Wojkiem Rysiewskim, no i to on nawet coś takiego powiedział na tej rozmowie, że generalnie był zainteresowany tym, żebym ja tam walczył, ale padło z jego ust takie słowo właśnie, że no, że polskich zawodników to teraz mamy dużo, więc tak no raczej stawiamy na zagranicznych zawodników. Więc no to jak iść do organizacji takiej, gdzie ktoś ci mówi właśnie, że tak no nie do końca ciebie tam chcą, no to też nie jest takie, to też za bardzo tak nie chcę. To ja wolę iść gdzieś za granicą walczyć, gdzie ktoś doceni przynajmniej finansowo i przynajmniej będzie nie wiadomo czy szczerze, ale przynajmniej sam będzie mówił, że się cieszy, że tam walczysz. A jak dawno ta propozycja padła? To myślę, że to było z półtora miesiąca temu może. Z jakimiś innymi federacjami na ten moment rozmawiasz, czy w ogóle wszystko jest odłożone, spokojnie sobie czekasz? Gdzieś tam kontaktowaliśmy się, ale na razie stwierdziłem, że właśnie, że bo dużo organizacji tak właśnie chciało już gdzieś tam, żebym określił jakiś termin, że dobra, żebyś coś podpisać, żebym zobaczył za jakieś tam no, 2-3 miesiące. No, więc jak mówiłem, że nie, że ja to raczej gdzieś tam pod koniec roku czy coś, no to raczej wszystko było, a dobra, no to poczekajmy, zobaczymy, co będzie za te tam parę miesięcy. No i raczej to właśnie tak się skończyło. Ja tak samo stwierdziłem z KSW, no ja jeszcze pewnie do nich wrócę, gdzieś tam zapytam właśnie, czy mają jakąś lepszą ofertę, czy to jest wszystko, co mogą zaoferować, ale to tak dopiero jak już faktycznie wrócę do formy, zacznę trenować i będę szukał czegoś tak na poważnie. No to, Marcin, w takim razie pozostaje mi jedynie już na zakończenie tej rozmowy życzyć ja Ci... Jeszcze powiem, no ja bym generalnie chciałbym też zobaczyć dla KSW z takiego względu, że faktycznie no, mieszkam w Polsce, mam tutaj dużo fanów. Wiem, my kiedyś o tym rozmawialiśmy, że tak, praktycznie nie biłeś się w Polsce. Którzy chcieliby mnie zobaczyć pewnie na KSW. Dużo też mnie właśnie pyta, no, czy zawalczę na tym KSW, kiedy tam zawalczę. No ale chciałbym, żeby to było jakby z dwóch stron, żeby oni też faktycznie chcieli, żebym ja tam zawalczył. I mam nadzieję, i może jakby faktycznie fani tego bardziej chcieli, może jakoś no jakby za to no, o to bardziej zabiegali coś, no to może oni byli bardzo bardziej chętni. Bo ja teraz faktycznie widzę, że to trochę się tam u nich tam rozwodniło, oni zaczęli robić dużo tych gal. Faktycznie mają dużo tych zawodników teraz i z Polski, ale większość, znaczy może nie większość, no duża część tych zawodników, no to są tacy zawodnicy, którzy no jeszcze kiedyś walczyli w PLMMA, no a teraz już walczą w KSW. Butter chicken dla każdego widza z MyMMA i podpiszą ci zaraz taką petycję, pójdzie tyle podpisów do KSW, że od razu Wojek przybiegnie z innym kontraktem. No i o to chodzi. Będziemy, że ta restauracja na coś się przyda. Dokładnie. Także co Marcin, no mam nadzieję, że za jakiś czas porozmawiamy znowu i już będziesz po pierwsze zdrowy, po drugie podpisany z jakąś dobrą federacją, z którego to podpisu złożenia będziesz bardzo zadowolony i będziemy mogli wtedy porozmawiać już o konkretach. Kiedy, tak, gdzie, tak. Z kim. Tak, ja niedługo zacznę sobie, tak jak mówię, teraz już zacząłem trenować, niedługo zacznę jakiś wyjazd, zacznę wyjeżdżać do Ankosu, do Poznania, tam zacznę trenować też. Mówię, no potrzebuję tak paru miesięcy, żeby tak się wdrożyć w treningi i później na pewno się pokaże i mam nadzieję, że następnym razem, jak będziemy robić wywiad, to będę w stanie już tutaj rzucić konkretami jakieś, że jest ta organizacja za tyle i tyle, płacą tyle i tyle tu.
Oczywiście. No. To oczywiście tak nie będzie, ale no. Ale może przynajmniej sobie tak, wiesz, będę myślał, że kurde, mógłbym to powiedzieć, ale tego nie powiem. Ale no. Także co, dziękuję Ci za poświęcony czas. Drodzy widzowie, Marcin Hel był moim rozmówcą. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć Wam, pozdrawiam, trzymajcie się.